No cześć, dzień dobry, startujemy z nowym dniem. Mam nadzieję, że uda mi się coś dzisiaj dla Was tutaj ponagrywać, bo bardzo dzisiaj ciężko o jakiekolwiek dobre światło. Jest tak ponuro i nieprzyjemnie, że od rana świecę światła w domu. Także wiecie, możecie sobie wyobrazić. Słyszałam, że na północy kraju jest piękna pogoda, śnieg nasypał, także fajnie. Ja bym chciała, żeby jeszcze trochę śniegu było. Zdecydowanie wolałabym to niż taka pogoda, jaka jest teraz. Chyba że przyjdzie już wiosna i lato, no to może się by. No to też inaczej. Natomiast fajnie też, że u Was tak bielutko, bo u nas jest naprawdę brzydko i szaro. Ja się właśnie biorę za porządki dzisiaj w domu. Mam dzisiaj taki domowy dzień, bo od jutra mi się szykuje sporo wyjazdów i ogarniania, także dzisiaj... Jakieś ptaki mi tu latają. Także dzisiaj biorę się za ogarnięcie. Trochę też muszę ogarnąć papierkowej roboty i... Co? Działamy! Witajcie w nowym vlogu. Przyszłam właśnie do łazienki ogarnąć sobie trochę, bo najbliższe dni zapowiadają się dosyć intensywnie, więc nie będzie za bardzo na to czasu, a chcę tak, wiecie, przetrzeć kurze, powycierać lustra i ogólnie tak po prostu posprzątać. Od razu też zawsze wymieniam sobie ręczniki na świeże, dywaniki i jest fajnie świeżo, czysto i pachnąco. I robiłam sobie właśnie przed chwileczką porządki w maseczkach. Chciałam sobie przejrzeć, co mam, czego mi brakuje. I przygotowałam sobie też na wieczór i przypomniałam sobie o jednym też produkcie, o którym chciałam Wam ostatnio powiedzieć i przy okazji zapytać Was o opinię. Odwróciłam sobie kamerę, bo tak będzie mi zdecydowanie łatwiej Wam pokazać. Dzisiaj na wieczór zapodam sobie tą maseczkę, o której Wam ostatnio mówiłam w holu zakupowym z Rossmana. Ja ją już znam, ostatnio też robiłam i jest naprawdę świetna, fajnie nawilża. Jest taka przyjemna w ogóle przy nakładaniu. No tak jak Wam mówiłam, ja bardzo lubię te maseczki żelowe, także bardzo ją Wam polecam. I dzisiaj wieczorem też właśnie planuję sobie zrobić długą kąpiel i ją nałożyć. Druga rzecz to jest maska regenerująca na dłonie z Elbiotica. Też tej akurat maseczki jeszcze nigdy nie używałam, jestem ciekawa. Ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą markę, to jestem bardzo ciekawa, jak tego się używa. I przede wszystkim, jak długo ją się trzyma na rękach, bo zaraz Wam coś powiem właśnie w kwestii tych produktów, ale tu pisze 20-25 minut, także ok, jest to do wytrzymania, także spróbuję też Wam tam znać, czy się sprawdziła, ale przy okazji chciałam Wam też właśnie pokazać produkt, który ja tak naprawdę już znam od bardzo dawna i kilkukrotnie go stosowałam. To jest złuszczająca maska do stóp i dajcie znać te osoby, które jej używały, czy u Was się to sprawdziło, bo u mnie to po prostu jest miazga po tej masce. To jest fajny produkt, natomiast według mnie troszeczkę upierdliwy i już Wam mówię dlaczego. Z dwóch powodów. To już jest produkt, który jest na rynku od bardzo dawna. Ja już ją od wielu, wielu lat stosuję, raz na jakiś czas. I powiem Wam, że o ile wtedy była ta aplikacja taka dosyć upierdliwa, bo trzeba było te skarpetki po prostu założyć na stopy, trzymać około 50 minut, więc te 50 minut, no to powiedzmy jeszcze było do wytrzymania. Natomiast jak ją ostatnio robiłam, to zobaczcie sobie ten czas. Zostawiamy ją na stopach od 90 do 120 minut. Wyobraźcie sobie teraz siedzieć nieruchomo, tak naprawdę 2 godziny wieczorem i, no nie wieczorem, no u mnie to przynajmniej jest zawsze wieczorem, bo wtedy mam na to czas i po prostu nie chodzi z tymi skarpetami, bo powiem Wam, że ja sobie na te foliowe skarpety zakładam jeszcze parę swoich i potrafi to po prostu przeciekać. No jest to takie niewygodne do chodzenia, więc tak naprawdę jesteście na 2 godziny usadzeni w jednym miejscu. No i to jest właśnie ten minus tej maski. Natomiast jeżeli chodzi o plusy, no to nie wiem, nie próbowałam innych maseczek z tego typu. Natomiast jest to po prostu rewelacja. Tam proces tego złuszczania zaczyna się po 5-7 dniach. I faktycznie to też jest potem uciążliwe i nieprzyjemne dosyć, jeżeli maseczka u Was dobrze zadziała. Naprawdę na maksa to działa, więc jeżeli potrzebujecie takiego produktu, to ja Wam naprawdę na maksa
to maskę polecam. Tylko wiecie co, nie róbcie tego przed samym wyjazdem gdzieś na wakacje albo wiecie, latem. O, właśnie, latem tu jest taki dosyć spory problem według mnie, no bo te złuszczanie potem trwa kilka dni, także ja to właśnie używam zazwyczaj jesienią, zimą czy wczesną wiosną, kiedy jeszcze nosi się skarpetki, pełne buty. Także trzeba to tylko po prostu przetrawić w kwestii tego procesu złuszczania, ale naprawdę jest to produkt genialny, także polecam Wam go bardzo. I co, ja się zabieram za ogarnięcie trochę tej łazienki. I ja Wam powiem szczerze, że jeżeli chodzi o sprzątanie łazienki, to ja nawet lubię, nie mam z tym najmniejszego problemu. Zdecydowanie bardziej wolę sprzątać łazienkę niż kuchnię, wiecie, czyszczenie tych frontów i tak dalej, o nie. Także ja się biorę do pracy. Przygotowałam już obiad, bo za chwilę dzieciaki kończą lekcje, a chciałabym jeszcze, zanim je odbiorę, podjechać do Dealsa po jedną rzecz, ale jeżeli mi się uda to kupić, to wtedy Wam pokażę. Zrobiłam dzisiaj na szybko mizerię, tutaj tylko jeszcze potem wleci jogurt grecki, ziemniaki, będziemy gotować. I z Thermomixa raz, dwa przygotowałam kotlety po kijowsku. Nie, to są te devolaje. Ja tam nie daję wszystkich składników, pomijam parmezan i tak dalej. I jak przyjadę to szybko, to obsmażę na patelni, a potem poleci to jeszcze na kilkanaście minut do piekarnika i będzie obiad gotowy. Więc tak się dzisiaj prezentuje obiadek. A ja właśnie chciałabym jeszcze podjechać do tego Dealsa, bo zobaczyłam na Instagramie jedną rzecz, która podobno ma tam być, a już ostatnio szukałam i nigdzie nie było, a pewnie znalazłabym to przez internet, ale jakoś tak nie wiem, nie pomyślałam o tym, żeby zajrzeć na przykład na Allegro i to kupić, więc może będzie w Dealsie i zobaczymy. Dobra, jestem już w domu, dzieciaki odebrane. Tutaj są zakupy, zaraz Wam pokażę. Już mi się, o, gotują ziemniaki. Tutaj mizeria czeka na wykończenie. Posmażam kotlety, zaraz je wkładam do piekarnika. I w międzyczasie właśnie Wam pokażę tak na szybko, co kupiłam. Byłam w Dealsie i w Pepco. W Pepco dorwałam taki zestaw do muffinek. Mamy tutaj 24 foremki papierowe i 24 topery. Więc fajnie, będzie można ozdobić muffinki na święta. No i cena też jest o wiele korzystniejsza. Pamiętacie, ja na święta w TK Maxie kupowałam też taki zestaw, ale on był zdecydowanie droższy. W Dealsie wzięłam takie chrupki kukurydziane o smaku serowym. I w Pepco przede wszystkim weszłam po to, żeby kupić takie kocyki. To są kocyki o wymiarach 130x170, więc całkiem spoko. I powiem Wam szczerze, że one też jakościowo są fajne, a kosztują 20 zł za sztukę. I wzięłam dwa, a są one mi potrzebne dla Molly. Ona po prostu wszystko zgryza. Każde swoje legowisko ma zgryzione, także ma dwa nowe koce. Więc za taką cenę to całkiem spoko i naprawdę jakościowo one też bardzo fajnie wychodzą, więc kupiłam od razu dwie sztuki i zakupy z Dealsa. Ja je rozpakuję i Wam pokażę. Ok, rozpakowałam sobie, żeby było mi tutaj łatwiej Wam pokazać. Przede wszystkim pojechałam do Dealsa po ten produkt. To jest coś, co zobaczyłam ostatnio na Instagramie. Taka dodatkowa półka do lodówki. Zobaczcie, tutaj na zdjęciu zresztą widać. Macie tutaj taki pojemniczek z pokrywką i do tego takie dwa haczyki i macie taką, wiecie, dodatkową podwieszaną półkę. Czasami u mnie to wszystko jest tak poukładane, że mam sporo miejsca jeszcze u góry i to jest taka niewykorzystana przestrzeń, a tutaj jeszcze takie dwa dodatkowe miejsca do przechowywania, więc wzięłam. Fajnie, że było zapasy. Bałam się, że znowu pojadę po coś i tego nie będzie. Tutaj mamy oczywiście z Dealsa zapasy baterii. Zawsze je bierzemy, bo to wiadomo, że w domu się bardzo szybko zużywa. Biscoff, czyli ten ciasteczkowy krem. U nas to czasami po prostu do owsianki przede wszystkim. Mieszanka Natural Nuts. To jest akurat mieszanka pikantna. Też kiedyś już mieliśmy. Chusteczki dla Molly nawilżane. Ciasteczka też z Biscoffa. One są fajnie tak pakowane po chyba dwie sztuki.
więc czasami dzieciaki do śniadaniówek dostają. I jeszcze dwa produkty, które też tak gdzieś mi kiedyś śmignęły. I jest to fajna sprawa, tutaj taka gąbka z rączką. I o ile do kuchni tego nie potrzebuję, bo no nie wiem, jakoś tak nie widzę potrzeby używania tego, ale bardzo fajnie się to sprawdzi w łazience do czyszczenia kabin prysznicowych. Nalewamy sobie tutaj, widzicie, płynu i szorujemy bez dotykania bezpośrednio rękami. I tu jeszcze jeden produkt, to będę testowała i dam Wam znać, czy to się sprawdza. To jest taka pianka do czyszczenia toalety. Też produkt mi już znany, ale nigdy go nie kupowałam. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Podobno też fajnie doczyszcza toaletę. Więc tak wyglądają szybkie zakupy. Pochowam wszystkie rzeczy i biorę się za dokończenie obiadu, bo wszyscy czekają głodni. No i zobaczcie, zamontowałam sobie taki jeden pojemniczek. Fajnie to wygląda. Widzicie, tutaj mamy po prostu tą niewykorzystaną przestrzeń, przeznaczoną po prostu na jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Za chwilę sobie tutaj muszę wszystko jeszcze poukładać i zamontować drugie. Szkoda, że nie ma trochę większych, bo przydałaby mi się zdecydowanie taka dłuższa szuflada. Ale widzicie, można tutaj spokojnie na przykład takie dwa masła wsadzić. Nawet by jeszcze może coś tutaj dodatkowo można było dołożyć. Także spoko, jestem zadowolona. Wyszliśmy sobie na chwileczkę na ogródek, ale na maksa zimno się zrobiło. Wczoraj było tak cieplutko, a dzisiaj, jutro podobno śnieg może też i u nas sypać. Ale więc naprawdę czuć ten chłodek. Ja samej bluzie, żeby na chwilę Molly się wylatała. No i Julka też chciała sobie na chwilę wyjść na dwór, więc wdychamy. Nie wiem, czy mogę powiedzieć świeże powietrze, bo chyba nie do końca, ale chwileczkę sobie tutaj po dworze chodzimy. Po 23. Ja dopiero przed chwileczką odeszłam od kompa. Tyle co zdążyłam się jedynie wykąpać i padam na twarz. Zbyt dużo czasu spędziłam przed komputerem i moja głowa, moje oczy po prostu na maksa to odczuwają. Jutro bardzo intensywny dzień. Praktycznie cały dzień mnie w domu nie będzie, więc przynajmniej odpocznę od komputera. Ale no, tak jak mówię, teraz biorę się jeszcze chwilę za książkę. Aktualnie sobie czytam tą, wiecie, taka leciutka książka na wieczory, takie jak na przykład dzisiaj. To jest książka, której każdego dnia czytam dosłownie po kilka stron i odpływam. Ona też mi pomaga właśnie zasnąć, zrelaksować się, ale też nie jest na tyle ciężka, wiecie, żeby każdego dnia zastanawiać się, na czym skończyłam. Otwieram, czytam i już wiem, w jakim momencie jestem. Także jestem już dzisiaj naprawdę na maksa wykończona, ale dużo się fajnych rzeczy też dzisiaj podziało. Także jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z dzisiejszego dnia. No, także książka, łóżeczko i do spania. I Wam też, kochani, życzę spokojnej nocy. Just a little more each time.